Witam Państwa bardzo serdecznie w przystanku Historia prowadzonym przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Jest mi niezmiernie miło dzisiaj gościć rodzinę naszego bohatera, naszej książki, Stefan Żywotko z Lwowa po Mistrzostwa Afryki, którą przygotował dla Państwa pan redaktor Michał Zichlarz. Bardzo się cieszę, że tylu z Państwa dziś do nas przyszło. Witam również rodzinę pana Stefana. Bardzo nam miło Państwa gościć. To książka niezwykła, to książka wyjątkowa również dla Szczecińskiego Oddziału IPN, ponieważ tematyka sportowa jest przez nas dosyć rzadko poruszana, a szkoda, bo ta książka rzeczywiście pokazuje, jak niezwykłe są losy Polaków, którzy w różnych miejscach świata osiągają sukcesy, tak jak chociażby pan Stefan Żywotko. To również książka dla nas niezwykle cenna, bo długo trwało jej przygotowanie i tylko pan Michał Zichlarz i chyba ja wiemy, jak długo i ile nerwów nas to kosztowało, ale cieszymy się, że ta książka już z nami jest. Cieszymy się również tym, że cieszy się popularnością i zainteresowaniem, nie tylko zresztą w Szczecinie, ale w całym kraju, środowisk sportowych, a szczególnie piłkarskich. Cieszę się również, że jest to dla Państwa okazja do spotkania, może po latach, osób, które w Pogoni grały, z Pogonią były związane. Zapraszam Państwa do niezmiernie ciekawej dyskusji z panem Michałem Zichlarzem, panem Czesławem Boguszewiczem i panem Henrykiem Wawrowskim, a spotkanie podprowadzi pan dr Michael Morys-Twarowski ze Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa, dzień dobry. Przypadł mi, może wyjaśnię dwa słowa tylko o sobie na samym starcie, zanim przedstawię gości. Jestem historykiem, ale przyznam, że nie zajmuję się XX wiekiem, ani nie specjalizuję się w tej epoce i moje zadania w IPN-ie nie są związane stricte z badaniami historycznymi. I czasami przypatruję się różnej tematyce spotkań, jakie są poruszane na przystanku Historia i też dość często przeglądam nowości wydawnicze wydawane przez IPN. I książka autorstwa pana Michała Zichlarza wyróżnia się nie tylko barwą, bo jest kolorowa, od razu się rzuca w oczy, nie ma szarej albo czarnej okładki, jak często mają wydawnictwa. I na pierwszy rzut oka też nie porusza ciężkich, trudnych, poważnych tematów. Wydaje się lekturą łatwą i przyjemną. Jest to na pewno lektura przyjemna po przeczytaniu tej książki, mogę stwierdzić, ale jest to bardzo ciekawe spojrzenie na XX wiek i historię polskiej piłki też przy okazji, zupełnie innej, nowej, świeżej perspektywy. I jest to książka, na temat której można opowiadać nie tylko na konferencjach naukowych czy w gronie osób zajmujących się zawodowo historią i utrzymujących się z tego, ale ja o tym, że przypadnie mi w udziale zaszczyt, bo kiedy dostałem możliwość poprowadzenia tego spotkania, to powiedziałem tak, to chcę spotkanie poprowadzić, bo jest ciekawe. I nieraz się przechwalałem w gronie znajomych, z jakimi ciekawymi gośćmi przyjdzie mi rozmawiać i rzeczywiście, nawet jeżeli nie używałem nazwisk, które mogły na przykład pewne osoby mogły nie kojarzyć, ale opowiadałem w dwóch zdaniach o moich rozmówcach, to od razu było tak, że inne rozmowy były przerywane i dosłownie następowało strzyżenie uszami. Więc ja moich gości też przedstawię bardzo zdawkowo, ponieważ o każdym z nich można byłoby opowiedzieć bardzo dużo i bardzo wiele. Pierwszym gościem, znaczy będę mówił, im bliżej ktoś mnie siedzi, tym będę przedstawiał w tej kolejności. Pan Michał Zichlarz, doświadczony dziennikarz, specjalista od futbolu afrykańskiego, którego artykuły czytałem na długo, zanim zostałem pracownikiem Szczecińskiego Oddziału IPN. Autor książki między innymi o Kamilu Gliku i autor przede wszystkim biografii trenera Stefana Żywotki z Lwowa po Mistrzostwo Afryki. Również w tej dyskusji weźmie udział dwóch, można powiedzieć, jak mówimy w IPN-ie, świadków historii, dwóch piłkarzy, byłych podopiecznych trenera Żywotki, pan Czesław Boguszewicz i pan Henryk Wawrowski. Też nie chciałbym szczegółowo wyliczać klubów piłkarskich i osiągnięć, ale wydaje mi się, że wystarczy powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, obaj byli reprezentantami Polski w latach 70. i to
to była, wiemy, że to była, już pomijając może okres przedwojenny, najlepsza dekada w dziejach polskiej piłki reprezentacyjnej i żeby dostać i zostać reprezentantem kraju w tamtych czasach, to trzeba było być no, niewiarygodnie dobrym piłkarzem. Nie ma co do tego dwóch zdań. Pan Henryk Wawrowski jest dodatkowo srebrnym medalistą z Montrealu. A pan Czesław Boguszewicz, którego karierę zatrzymała kontuzja, został bardzo szybko trenerem i osiągnął taki laur trenerski, że w sumie jak Orson Welles z obywatelem Kane'em, że zrobił wielkie dzieło jeszcze przed 30, by wieku, nie mając 30 lat, zdobył Puchar Polski z Arką Gdynia. Obaj są związani z środowiskiem piłkarskim nie tylko jako piłkarze, ale również po swojej karierze zawodniczej jako trenerzy, skauci, działacze piłkarscy. Tu można wspomnieć, że pan Boguszewicz trenował w Finlandii, a z kolei pan Henryk Wawrowski no, jest ważną postacią i ważnym działaczem w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej. I tak w skrócie, bo o gościach mógłbym opowiadać i opowiadać, a moim zadaniem jest to, żeby goście opowiadali jak najwięcej, bo ciekawie to jestem o tym przekonany. Ja już sobie może siądę, żeby się zrobiło trochę bardziej familiarnie. Ja tylko na początku tak dużo będę mówił, już potem oddam panom mikrofon. Naturalne byłoby to, żeby opowiedzieć kilka zdań o kim jest pan Stefan Żywotko i co osiągnął, ale myślę, że formuła, myślę i dla państwa, którzy są oswojeni z tą postacią i dla państwa, dla których jest to postać może nie aż tak bardzo znana, chciałbym zaprosić taką podróż, żebyśmy trochę poznawali i losy trenera Żywotki i trochę treść książki, o której będziemy opowiadać. Stąd moje pierwsze pytanie będzie do byłych podopiecznych, po prostu o pierwsze spotkanie, czy pierwsze spotkania z trenerem Żywotko, jakie wywarł wrażenie i w jakich okolicznościach to nastąpiło. Z uwagi na to, że pierwszy byłem w pogoni przed Heniem, który później dołączył do nas z Arconi, w związku z tym podniosłem mikrofon jako pierwszy i mimo, że powiedzmy, jeżeli o wiek chodzi, Heniu powinien zacząć, ciutkę starszy. No ale tak, w bardzo młodym wieku pan trener Żywotko, moim młodym wieku trener Żywotko ze swoimi działaczami klubowymi z Pogoni jakby bardzo skrupulatnie, szczególnie północną część Polski penetrowali, oglądając młodzież w różnych rozgrywkach, czy to juniorskich, czy później były takie turnieje Michajłowicza. I właśnie też jakby miałem to szczęście, a może nie tylko szczęście, a i też jakieś umiejętności wpadły pewnie w oko działaczom Pogoni z panem trenerem Żywotko na czele. No i po prostu jako 16-latka, nie bez problemów oczywiście, udało się ściągnąć działaczom Pogoni mnie ze Słupska, gdzie w trudnych warunkach powiedzmy przyszło mi się wychowywać, ponieważ poza jakimiś tam burzami wojennymi i rodzice musieli powiedzmy wojny 6 lat spędzać na Syberii, byli z tych kresów, czyli wschodnich części Polski, gdzie ich delikatnie mówiąc przepędzono. Wylądowali w Myśliborzu, później w Słupsku, no i tam rozpocząłem jako dzieciak granie, trenowanie i no tak to się zaczęło rozkręcać. Szczęście to miałem, że jakby w młodym wieku uprawiając wiele, wiele dyscyplin sportu, bo to na sport była wielka moda. Dzisiaj jak ktoś idzie na wagary, to idzie do galerii, idzie gdzieś tam posiedzieć na kawie, a my żeśmy tam jakby robili wszystko, żeby być lepszym od tego z kolegi tam z tej drugiej ulicy, czy coś w tym rodzaju. Także wagary to były boisko, bieżnia, skoki, tyczka, co by tam nie podchodziło, nawet łyżwy itd. Ale wracając do sedna sprawy, no,
Ja byłem bardzo tym zaskoczony, że w takim młodym wieku odezwał się taki klub, o którym, szczerze mówiąc, rok, dwa wcześniej marzyłem. W sensie takim, że właśnie jak były te rozgrywki międzywojewódzkie, takie o Puchar Michałowicza, przygotowywaliśmy się wtedy z reprezentacją taką 18-latków do turnieju w Zielonej Górze. No ja też byłem powołany na ten obóz, który się odbywał w Szczecinku. I fart taki był, że w tym czasie była również Pogoń, pierwszy zespół Pogoni na obozie w Szczecinku. Nieszczęście było takie, że moje, że o tej samej porze, jak oni na boisku byli, to nas trener zabierał gdzieś do lasu albo na inne boisko i nie szło. A tak ciągnęło mnie, żeby podejrzeć, jak tam chłopaki z najwyższej ligi krajowej i takie nazwiska, jak tam sobie radzą na tym boisku. No to wymyśliłem, podpowiedzieli mi surowego kartofla. No i z temperaturą oni poszli do lasu, a ja dwa dni z temperaturą niby w tym czasie podawałem piłki za bramką pogoniarzy na treningach. I podglądałem i mówię, Jezus, kiedyś w takim zespole, żeby zagrać. Nie? No taki fart był, że praktycznie rok, półtora roku minęło i przyjechałem tutaj prawie na bezdechu, skromny chłopak ze Słupska. I jeszcze wracając do tego, to szczęście miałem takie, że w życiu ojciec by mnie nie puścił, bo tam była tylko szkoła. Moim szczytem w szkole to było 3 z 2, aby przejść do następnej klasy. A najważniejsze było, że wszędzie, gdzie mnie tam wystawiali w jakichś tam rozgrywkach, czy to mówię w pchnięciu kulą, czy obojętnie w czym by nie było, żeby być najlepszym. Na to całe nieszczęście moje i jeszcze nie wspomniałem, że w wieku 5 lat, o dziwo, powiedzmy taki zbieg okoliczności, ojciec kolejarz zawodowy, ojciec, czyli mój dziadek również, stryjek, wszyscy kolejarze, a mama zginęła w katastrofie pociągowej, jak miałem 5 lat. Siostra miała lat 7. No i przez takie też surowe wychowanie ojca, który rzadko bywał w domu, bo dużo podróżował, wychowywała babcia. Po 6 latach, jak miałem 12, przyjechała z Poznania pani, no pod tytułem, tak się mówiło kiedyś, macocha. Ojciec, no 6 lat i tak radził sobie jakoś z nami. No i może to też było to moje szczęście, że jakby miała 2 swoich dzieci, ja byłem siostrą, no i tak pomyślała, że dobrze by było, jakby jednego może było mniej. Jak ojciec nie chciał puścić, to ona mu mówiła, słuchaj, puść, niech jedzie, da sobie radę, nie? No tak pomyślałem, że tam jednego, powiedzmy, pyska mniej do koryta. No i skorzystałem z tej okazji właśnie, że jeszcze działaczem Pogoni, pamiętam dokładnie, pan Władysław Wanak, on się bardzo... Jeszcze raz? Nie. Prezesem, ja mówię o Andrzej, kolega, z którym razem graliśmy, Andrzej Rynkiewicz, pamięć ma, widzę, super. Oczywiście był prezesem Kosobucki, wiceprezesem, którego nazwałem Władysław Wanak. Ale do czego zmierzam z panem Wanagiem? Otóż okazało się, że ojciec nie wierzył, że ja dam sobie radę, że szkołę rzucę itp. No i wtedy jeden z działaczy właśnie zdecydował się przyjechać do Słupska, do ojca, bo tak coś mu nazwisko to mówiło, coś i tak dalej. Okazuje się, że ojciec i wiceprezes Wanak na Białorusi przed wojną, czyli znaczy w Polsce, tyle to były tereny w tej chwili białoruskie, mieszkali na jednej ulicy. No i to przechyliło szale, że będę miał opiekuna, no i wreszcie pojechałem w tak młodym wieku. No także to takie były jakby początki. No i to wejście już nie chcę, bo za dużo chcę tu też Heniowi niech po jakichś początkach, o początkach powiedzieć, bo samo wejście, pierwszy przyjazd, pan Stasiu Lajpolt odebrał mnie z dworca, wspaniały człowiek, bardzo lubiany przez wszystkich. Pierwsza wizyta w klubie, w tym zamku takim niedaleko dworca, pani Zosia Kępa, pan Kosobucki, trener Żywotko. No ja byłem w takim, powiem, prawie na... W Starym Ratuszu, tak.
to ja prawie tam kilka dni na bezdechu chodziłem. No i pierwsze spotkanie gdzieś tam na stadionie, jak podjechaliśmy, widziałem zawodników, którzy tam gdzieś w oknach się przyglądali, patrzyli, kto to przyjechał i tak dalej, taki młodzian. I w każdym razie, no było to bardzo, bardzo wielkie przeżycie i szczęście, które mnie spotkało, no po prostu nie mogłem jakby przez wiele dni uwierzyć w to, że już tu jestem i tak dalej. Byłbym parę miesięcy wcześniej, tyle że musiałem dochodzić do technikum mechanicznego, bo byłem w technikum mechanicznym w Słupsku, do półrocza, tak, żeby w półroczu przeniesiono mnie tutaj w lutym do technikum mechanicznego w Szczecinie i tutaj właśnie to kończyłem. Także tak w skrócie, no, trafiłem w tak dobre ręce. Wśród takich ludzi koledzy bardzo byli życzliwi i opiekuńczy. Wspaniały kierownik Sadurski, pan Wilczek, czy Kosobucki, czy Wanak, czy tam wielu. No, naprawdę od pierwszych chwil zorientowałem się, że to jest taka jedna wielka rodzina, która dąży do wspólnego celu. No a zarządzał tym wszystkim oczywiście trener Żywotko. Super życzliwy człowiek o wielkim doświadczeniu, duże serce, wiedza, jakby nerwów nie miał, ciągle uśmiechnięty, jak coś nawet ktoś nadusił mocniej tam gdzieś mu na odcisk, to nigdy nie otwyrtnął na poczekaniu, zawsze przemyślał, przywołał, wytłumaczył. No nie było możliwości nie wierzyć mu. On był taki przekonywujący. A poza tym to co powiedzmy rozpisał dla kierownika Sadurskiego, powiedzmy opiekę nade mną i kolejne ruchy pod tytułem, przecież synek dostanie za chwilę swoje pierwsze pieniądze, co byś z nimi zrobił, nie? No to tam człowiek błądził, no to ja ci wytłumaczę, co będziemy robić. Zbyszek, choć tutaj Sadurskiego zawołał i mój Zbyszek z młodym na PKO, książeczkę, płacasz mu na książeczce, jak będzie chciał 100 czy 200 zł, to ma przyjść do mnie. No i tak ta szkoła życia, po prostu wprowadzenie w takie życie samodzielne, mogłem robić wszystko, bo te pieniądze były niemałe. Tak? Wtedy nie zarabiało się dużo, ale dostałem pierwszą pensję. Powiedzmy, jakby jeszcze doliczyć dożywianie z klubu, to 3 razy więcej jak mój ojciec, który ciężko pracował na kolei. A ja raptem 16 lat. No tak to na początku było. No jestem wdzięczny, że tu się znalazłem. Jeżeli tylko przyszło hasło, że zresztą z panem Michałem rozmawialiśmy już wielokrotnie dawno, dawno temu. Jego zamiary o tej książce i tak dalej. No włożył naprawdę, oczywiście przeczytałem książkę, tak rewelacyjnie wszystkie sprawy porozgrywał, że nie idzie się, szczerze mówiąc, oderwać od czytania. I w tym się ma w pigułce i wszystko, i politykę taką w cudzysłowie, sport, życie ludzi. No w ogóle te czasy wszystkie po kolei, wiele mi się przypominało z mojego domu rodzinnego, jak opowiadali. No bo mówię, tutaj Lwów, tutaj Białoruś, tutaj żony, rodzice w Wilnie się urodzili, mieszkali, też musieli dom zostawiać, uciekać. Także no cieszę się, że tutaj jestem i gratuluję i dziękuję panu Michałowi za naprawdę tak wielką pracę i bardzo życzę, żeby trzeba było dodrukowywać, zwiększać nakład, bo naprawdę jest to czytać, jest, opłaca się kupić, zostawić każde pieniądze. Pan Henryk jest szczecinaninem z urodzenia i przynajmniej jak czytałem wywiad jakiś czas temu udzielony na Weszło, czuć, że kocha pan to miasto. I czy trenera Żywotkę pan znał wcześniej może ze słyszenia po prostu i później trafił pod jego opiekę trenerską, czy tak to wyglądało? Pierwsze pytanie na pewno, jestem tutaj rdzennym szczecinaninem i zawsze to będzie moje miasto, w którym się urodziłem. Mam nadzieję, że się za 30 lat umrę, ale chyba tak będzie. Sportem cały czas się interesowałem od początku. Pierwszym to było kolarstwo, później było dopiero piłka nożna. A tutaj ja nie miałem aż takiej dużej styczności z trenerem, panem Żywotką, jak tutaj Czesiu. Pracował u nas w Arkonii, znaczy był na etacie służby bezpieczeństwa.
bo były etaty, były milicyjne i służby bezpieczeństwa i tam po prostu były wyższe etaty, tak, ale to był taki człowiek, który no, nie bardzo chciał się podporządkować tym wszystkim rygorom, miał swoją wizję i tutaj w tej Arkonii no, miał, ciężko było mu tak pracować z takimi zawodnikami. No, nie czarujmy się, kiedyś to tam najpierw zawodnik nieraz przyszedł we wtorek na lekkim zawianym, później go trzeba było doprowadzać do porządku i dopiero, żeby tam w sobotę czy w niedzielę grał. No właśnie i tutaj ten Żłotko, bo ja właśnie to pamiętam, jak takim bajtlem byłem, bo w zasadzie na Arkonie chodziłem od 7 roku życia, później po 2 latach już ćwiczyłem w Arkonii, ale pod okiem trenera Osełki. A tak jak na meczach się pan Stefan zachowywał, no znaczy to nie było dyskusji, czy na treningu, bo wtedy taka była moda, że nawet się na trening szło i żeby podpatrzeć coś tam nowego, co tam będzie na tym. No wspomniałem jako naprawdę sympatyczny człowiek, no, o dużej wiedzy. Zresztą gdzieś to na początku lat chyba 70. jak jeszcze był, takie zawieruchy, te obsady trenera reprezentacji Polski, ale już trener Żłotko wtedy był już w Afryce, to nawet, jeżeli się nie mylił, ale był brany pod uwagę jako pierwszy trener do reprezentacji. Coś tam chyba nie wyszło i kto inny został. A później z panem Stefanem spotykaliśmy się troszkę na różnych okolicznościach takich. No, no wielki człowiek, no cóż o tym człowieku można powiedzieć. Pan Michał Zichlarz inaczej trafił na pana Stefana Żywotkę, nie jako piłkarz, tylko jako dziennikarz. I generalnie jak w ogóle się opisuje świat piłkarski, to jest wiele ciekawych osób, które aż się proszą, żeby napisać o nich artykuł, przeprowadzić jakiś mięsisty wywiad, czy pozwolić sobie na dłuższą formę reportażu. Ale co stało się takim momentem, że zdecydował się pan, że tak, Stefan Żywotko to jest materiał, że to jest człowiek, którego biografia zasługuje na, nie na artykuł, nie na wywiad, tylko na książkę, która będzie wymagać dużo poświęceń, żeby ją napisać. Tak, to znaczy zanim powstała książka, to oczywiście powstało parę artykułów, czy tam parę wywiadów dzięki pomocy pana Mieczysława, czy pana Jerzego, synów trenera. Udało się z trenerem parę razy porozmawiać, przygotować jakieś właśnie takie obszerniejsze artykuły. A co do samej książki, to powiedziałbym tak. Pracuję jako dziennikarz od prawie ćwierć wieku. Interesuję się głównie Afryką, afrykańskimi wątkami. Moja pierwsza książka, Afryka Gola, była w dużej części poświęcona właśnie piłce nożnej na czarnym kontynencie. No i przede wszystkim tutaj bym powiedział, ten wątek mnie najbardziej interesował, aczkolwiek ten okres lwowski trenera, czy okres pracy w Szczecinie też jest no, niesamowicie intrygujący i ciekawy. No ale przede wszystkim wydaje mi się no, najistotniejszy z takiego całościowego punktu widzenia jest ten wątek algierski. Dlaczego? Trener tam spędził prawie 14 lat, od końca 1977 roku do 1991 roku i no już samo to, no tutaj pan Czesław, który sam był świetnym trenerem i też pracował za granicą, czy pan Henryk mogą powiedzieć, że no to jest taki ewenement, prawda, wytrzymać w jednym klubie jeszcze w Afryce. Tam na przykład w Algierii w zeszłym sezonie, w ciągu sezonu, no nie wiem, 60-70 szkoleniowców pracowało. Były kluby, gdzie trenerzy zmieniali się nie tak jak u nas 2-3 razy w sezonie, ale po 5-6 razy. A on tam wytrzymał 14 lat, to jest naprawdę no, totalny ewenement i przede wszystkim ten wątek algierski i te no, takie niekończące pasmo się sukcesów. Bo to przede wszystkim wymieńmy, 2 klubowe mistrzostwa kontynentu w 1981, w 1990, 7 mistrzostw Algierii, nieoficjalny superpuchar Afryki w 1982 i jeszcze puchar Algierii w 1986. To jest no olbrzymia liczba sukcesów i tak patrząc globalnie,
to nie ma polskiego szkoleniowca, mówię piłkarskiego szkoleniowca pracującego za granicą, który no, mógłby się ze Stefanem żywotko równać. I właśnie no, powiedziałbym tak, że aż dziw, że aż dziw, że tak długo trzeba było czekać, aż książka powstała. Zamysł był taki, żeby powstała na stulecie, kiedy Stefan Żywotko będzie właśnie stulecie urodzin obchodził. No, nie udało się. Udało się wydać teraz i tutaj też jest okazja, to chciałem przede wszystkim podziękować doktorowi Sebastianowi Ligarskiemu z IPN-u Szczecin, bo gdyby nie też jego determinacja i jego pomoc, to być może z panem Mieczysławem dalej byśmy kombinowali, co tu zrobić, żeby książka się wydała, a mówię, no, efekt finalny jest taki, jaki jest. No, mam nadzieję, że ta książka dotrze do jak największej grupy odbiorców, bo warto naprawdę zapoznać się z tą historią Stefana Żywotki, bo ona jest naprawdę no, niesamowita i to zarówno w tym okresie lwowskim, czy szczecińskim, czy w Algierii. Algieria, znaczy wydaje się takim nieznanym lądem trochę tak z perspektywy polskiej, że to jest kraj, o którym dużo się nie mówi, ale on nie trenował zwykłego algierskiego klubu, trzeba powiedzieć, jakiegoś klubu bez tradycji, tylko to był klub związany z jedną konkretną grupą etniczną, tak można powiedzieć. I jak też było, powiedzmy, w trailerze dzisiejszego spotkania, więcej niż klub, ale w tym nie ma ani cienia przesady. Czy mógłby pan powiedzieć kilka zdań po prostu na temat, co to był za klub i dlaczego trafił trener Żywotko? Okazał się wyjątkowym trenerem, ale też w wyjątkowym miejscu. To właśnie klub, w którym pracował, obecnie nosi nazwę JS Kabylie z miejscowości Tizi Ouzou, 120 km od Algieru. Klub Kabylów, rdzennych mieszkańców tamtych terenów. Gdzieś tam, no nie wiem, patrząc na Algierię, przyjmujemy, że to, nie wiem, no, jednolity kraj, sami Arabowie, ale tak absolutnie nie jest. Kabylowie, no nie wiem, ci, którzy byli w Algierii, to pan Mieczysław, pani Ewa mieli okazję gdzieś pojeździć. Widzieli, jakie są różnice, jakie są animozje. Ja sam, jak byłem tam przez ponad tydzień w Tizi Ouzou, kiedy zbierałem materiały do książki, miałem okazję oglądać mecz, takie algierskie klasiko, JS Kabylie z Mouloudia Alger i jak gdzieś tam trener, jak rozmawiałem z trenerem i gdzieś padała nazwa Mouloudi, to jeszcze na dźwięk tej nazwy, myślę, że jeszcze pan Mieczysław jakby powiedział to dalej, trener aż się trząsł, aż taki zły był, bo to w jego czasach był to klub, no, tak trochę jak Legia postrzegany, no, może nie za bardzo lubiany przez wszystkich, bo gdzieś tam mógł liczyć na przychylność innych, a ci Kabylowie, tam gdzie trener Żywotko pracował, zawsze mieli pod górkę, także no, to jest klub gdzieś tam, który cementuje miejscową społeczność. Kabylowie mają swój język, mają swoją kulturę, swoją tradycję, walczą gdzieś tam, są nawet takie zapędy, żeby gdzieś wywalczyć swoją autonomię, podkreślają to na każdym kroku i dla nich u nas postać trenera Żywotki no, nie jest szeroko znana, natomiast tam przekonałem się, sprzedawca gazet w kiosku w Algierze, a Żywotko, tak, od razu, taksówkarz, Żywotko, tak, no dosłownie. Ja nie mówię, że to nawet kibice piłkarscy, ale tacy no, zwykli ludzie, no, gdzieś tam na dźwięk tego nazwiska od razu takie pozytywne reakcje i to naprawdę, no, zbudował sobie tam taką pozycję, no, zbudował sobie taką, no, no, jest tam naprawdę legendą i będąc tam sam mogłem się o tym przekonać. Jak też wspomnieli panowie, że trener Żywotko wyjątkowo długo trenował klub w Algierii, ale też jest rekordzistą pod względem długości trenowania nawet Pogoni Szczecin, więc widać, że jakoś taka długotrwałość w karierze trenerskiej była mu pisana, ale wyjazd do Afryki, żeby zostać trenerem piłkarskim, klubowym, niezależnie do jakiego państwa, jest to
jednak duży hazard i duże ryzyko. I tutaj chciałbym pana Czesława poprosić o kilka zdań, bo pan miał też, ma też pan afrykański klub w swoim życiorysie trenerskim. Tak, tak się złożyło, że pod koniec lat 90. otrzymałem taką ofertę pracy w Nigerii, w Lagos. Była stolica Nigerii, wielkie, niesamowicie wielkie miasto położone na 7 wyspach z niezliczoną ilością mieszkańców, bo tam nikt nie wie, ile tam w tej Nigerii ludzi w ogóle mieszka. Domniemają, że tak między 180-200 milionów. Natomiast nawet Amerykanie, jak próbowali ich policzyć z satelity, to po prostu wszystkich tam w tym buszu nie mogli zliczyć. Ale wracając do tej Nigerii, stało się tak, że akurat firma Navimor, o nazwie Navimor, budująca różne historie stoczniowe, między innymi jakieś suche doki, właśnie tam podpisała kontrakt na budowę na jednej z wysp w jedynej stoczni remontowej w całej Nigerii. Mieli budować, kiedyś to zrobiła inna firma polska, pierwszy suchy dok, a oni dostali ofertę na drugi suchy dok. No i właścicielem i tej wyspy, i tej stoczni, która zatrudniała około 500 osób, był pewien człowiek, fanatyk piłki. Tak mu się przynajmniej wydawało. Przebogaty człowiek, no tam rządu myślę żadnego nie ma, niby jest tam na jakichś papierkach, natomiast junta wojskowa rządzi, karabiny, broń, wszyscy chodzą z tą bronią. Smutny kraj, straszny, już nie mówię o wilgotności powietrza i temperaturach, gdzie gdybym dzisiaj miał jechać, to bym tam nie pojechał nawet na godzinę. No ale jakoś tak wyszło, że chwilowo byłem wolny, dostałem tą ofertę. No i skończyło się na tym, że rok i 8 miesięcy tam pracowałem, prowadząc ten klub. Oczywiście też był własnością tego właściciela stoczni. Na tej wyspie miał swoje boisko, swój hotel, piłkarze mieszkali za płotem obok boiska. Totalna klęska, jeżeli chodzi o w sensie jakiejś kultury, jakiejś dyscypliny. Jak ja tam po prostu po paru dniach myślałem, że tak jak stoję, to wszystko rzucę i pojadę z powrotem, bo tutaj nie ma szans z nikim niczego osiągnąć. Bo jeżeli prezes klubu się umawia na jakąś godzinę, a przychodzi 2 godziny później, to się tam nic nie stało. Natomiast jeszcze oprócz tego, że zorganizował to spotkanie ze mną, się spóźnił 2 godziny, to jeszcze było umówionych tam 12 innych osób i się schodzili jeszcze przez następne 4 godziny. Na końcu wszyscy się przeżegnali, modlitwę zmówili jakąś tam, no i to zebranie trwało 5 minut. I pozamiatane. No tak po prostu w sensie takim sportowym, piłkarskim, było bardzo ciężko. Tych chłopców, którzy tam przychodzili, naprawdę można było podziwiać, co oni wyprawiają z piłką. Tak? Nawet żonglowali zamkniętymi oczami, siedząc, leżąc, no ale to tylko taka po prostu sztuka piłkarska, sztuka dla sztuki. Jeżeli chodzi o treningi i czysto jakieś takie piłkarskie podejście, jakieś logika grania i koncepcja, no to po prostu dla nich to jest utopia. No po prostu oni to robią wszystko indywidualnie i dlatego wielu z nich błyszczy gdzieś nawet w ligach wielkich Włoszech, Anglii, Hiszpanii. To są jednostki. Natomiast no warunki w tej Afryce, ja przynajmniej Nigeria leży dość daleko tam na południe przy równiku, to po prostu troszkę inna jest sytuacja niż trener miał w Algierii. I oczywiście też powiedzmy zadawnione historie algierskie, algiersko-francuskie, jak kolonia i tak dalej, no ta kultura była ciutkę inna i pewnie może niewiele, ale częściowo myślę, że trener Żywotko
nawet i sam fakt, że to wyodrębniona grupa ludzi, kabylowie, też na tyle miała tą ambicję, żeby tradycyjnych Algierczyków być lepsi, żeby być lepszymi od nich, no to też na pewno tutaj pod kierownictwem właśnie pana Stefana osiągali powiedzmy te sukcesy niesamowite. No, niesamowite i to po prostu aż dziw bierze, że trzeba było powiedzmy osiągnąć 101 lat, żeby doczekać się takiego wyróżnienia, żeby powstała książka i tu jeszcze raz ukłony dla pana Michała i dla IPN-u, że po prostu no, zainteresowali się tym. Myślę, żeby ktoś z Warszawy powiedzmy 1/4 takiego sukcesu zrobił, to by Orła Białego jakiegoś mu wieszali tam dawno i tam wiele innych zaszczytów by powiedzmy jak Wójcik, jak tam wielu innych, by inaczej to było traktowane. No, szczęście, że to się stało, że jeszcze trener żyje, że rodzina jest. My oczywiście bardzo się cieszymy. Ja osobiście też miałem okazję przyjrzeć się na głównych ulicach Algieru, spacerując w grupie, czy to z kilkoma zawodnikami Arki Gdynia, bo miałem szczęście, że trener wprowadził Arkę do ligi. Tak na marginesie podpowiedział też, żeby mnie jak awans drugi był, żebym może do tej Arki przyszedł. Myślał, że będzie prowadził ten zespół w Ekstraklasie. Wtedy to była pierwsza liga. No. Ktoś się wygłupił i zrobił Ekstraklasę. Niech będzie. Ale w pierwsza liga, czyli najwyższy poziom rozgrywek. No jak usłyszałem, że trener Żywotko, no to po prostu zwinąłem wszystko i do widzenia. No, jestem w Gdyni. No nie, akurat nie trenował mnie, bo tą ofertę dostał i pojechał do Algierii. Jednak po 2 latach, dobrze mówię, po 3, pojechaliśmy z zespołem na zaproszenie trenera i tego klubu właśnie Kabyle na 10 dni, na parę gier, na 3 gierki. No zwiedziliśmy trochę, po Algierze pochodziliśmy, wiele nam pokazał. No to naprawdę dech zapierało na reakcję tłumów ludzi, którzy przechodzili i się obracali bokiem, tak jak kiedyś w szkole nauczyciel szedł, wszyscy frontowali. To takim szacunkiem się cieszył w początkowej fazie pracy jeszcze wtedy, bo dopiero to wszystko później, nie wiem, z tego co słuchy chodziły, to odmówił bycia ministrem sportu w Algierii. Zajmował się tym, co umiał i tym, co chciał robić z takimi sukcesami. Także wracając jeszcze króciutko do tej Afryki, no po prostu to jest tak. Pokonać, ja mówię, nie pracowałem w Algierii, gdybym chociaż tam tydzień był i przyglądał się jak w innych klubach, bo wiem, że tam, gdzie trener był, w tym Kabyle i dlatego takie sukcesy osiągali, bo po prostu myślę, że ci zawodnicy, którzy byli pod jego opieką, doszli do takiego samego wniosku po 1, 2, 3 kontakcie, że tu nie ma zmiłuj się. Tu jest po prostu coś rzetelnego przekazane. Jak tego nie zrobimy, no to pstryczka dostanę 1 razem, a 2 razem coś innego. I myślę, że oni też swoją ambicją, tym właśnie szacunkiem i wiedzą na temat tego, że to co zrobił, to co przekazał i z każdym meczem, z każdym jakimś tam dojściem do jakiejś sytuacji, mieli większą przyjemność, bo to się poprawiało, progresowało, wszystko w dobrym kierunku, no to oni byli też taką rodziną. Po prostu, że oni trzymali za sobą, każdy by chciał być, pokazać jak najlepiej trenerowi. Trener starał się jeszcze coś nowego wyciągać tam, a wzrok i wiedzę na ten temat miał nieograniczoną. Także te sukcesy, no po prostu pod takim kierownictwem na pewno im się należały. Tyle, że jak wspomniałem, nie zostały odpowiednio docenione na polskim rynku piłkarskim. A szkoda. Z tym, że to też jest wielki sukces trenera, że człowiekiem bardzo lubianym, ciepłym, skromnym, nie szukającym klaki,
I w związku z tym może i też to Bozia zauważyła i dała pożyć trochę dłużej niż normalnym zjadaczom chleba. Wiadomo, że specyfika pracy w Algierii czy ogólnie w Afryce no, była jaka była, ale też jako człowiek, który zna tamte czasy jedynie z książek czy z relacji rodziców czy dziadków, wydaje mi się, że szczeciński futbol też miał jakieś takie swoje rzeczy charakterystyczne, bo powiem tak, jako osobie pochodzącej z południa Polski, Szczecin piłkarsko kojarzy się z Pogonią, ale kiedyś to nie było takie oczywiste, że Szczecin piłkarsko to tylko Pogoń, to również między innymi Arkonia. I mam pytanie do pana Henryka o, może takie pytanie ogólne byłoby o ten duch relacji kibicowskich na linii Arkonia-Pogoń, ale to byłoby ciekawe w kontekście wyborów trenerskich, czy jakoś był przez zawodników czy kibiców źle odbierane, że nie wiem, trener trenował najpierw Arkonię, potem Pogoń, czy jak to wyglądało? Arkonia-Pogoń to wiadomo, że od początku to była rywalizacja. Konia to był na początku był stoczniowy klub, później po w latach chyba 70, po tych przewrotach, zmianach ustrojowych w Polsce powstał przepraszam, Stal Stocznia, a Pogoń to był klub portowy. Sztup jako pierwszy zespół był w lidze, w ekstraklasie. Później weszła na drugi rok, znaczy też była Arkonia i tam ciągle była ta rywalizacja między tutaj naszymi. Ja przypomnę sobie, jak był mecz Arkonia-Pogoń, to w Lasku Arkońskim było 15 tysięcy ludzi. To był mały stadion, ale tam wzdłuż całej boiska, linii boiska były autobusy, ludzie stali na tych autobusach, wisiały na drzewach, a vice versa, jak były derby tutaj Pogoń-Arkonia, to z kolei na Pogoni było bardzo dużo ludzi, prawie na stadion to gdzieś około 25 tysięcy. I jak tam zawsze przynajmniej taki żywopłot dookoła był. Pan policjant sobie chodził, kręcił pałeczką, a na stadionie był spokój. Jednak był to jakiś taki, w którymś meczu incydent, że ktoś tam ktoś rzucił butelką, to kibice chcieli tego pana no, po prostu go zlinczować. I już jest nie tak charakterystyczne, to tak jak to może Andrzej to on chyba lepiej wie, czasy jak przed meczem, taki był słup na środku boiska od ulicy Witkiewicza. To zawsze było naszym tym. Tak, a taki duży. To naszym, a że to stary. Tak, i przychodziliśmy na mecz, bo kto pierwszy tam siedział, bo to była najlepsza widoczność. Nie było żadnych tam trybun, tylko były piach, nikt nie rzucał kamieniami, dopingowali, przychodzili, oczywiście wódeczkę pili, później stadion był podzielony na trzy sektory, przychodziła ekipa sprzątaczy, tak, ten brał i no nie było takich żadnych tak, za złotówkę. Nie było takich rywalizacji, no i ten doping, jak ten doping tam się wchodziło, to no później to ja dopiero z własnego doświadczenia, ale to no, nie było niemożliwości, żeby nie grać dobrze. No nie, różnie to było z tą grą. Jeśli chodzi o życiorys trenera Żywotki, nasuwa się, zwłaszcza dla kogoś, kto jest mniej zorientowany w realiach piłkarskich, takie w sumie nachalne porównanie z trenerem Kazimierzem Górskim, bo obaj z Lwowa, obaj grali wspólnie w piłkę w jednym klubie. No i o jeszcze kolejny jakiś element wspólny, że obaj panowie mieli styczność z jednym i drugim trenerem. I o ile no, trener Górski jakoś, no wiadomo, że zasłużenie i w pełni funkcjonuje w zbiorowej świadomości, czy zauważyli panowie jakieś cechy wspólne obu trenerów, nie wiem, nazwijmy to lwowską myśl szkoleniową, czy też to były postacie zupełnie różne charakterem i stylem? Znaczy, ja myślę, że między panem Żywotką i panem Górskim to był taki wspólny mianownik, na pewno, że byli bardzo wymagającymi ludzi w stosunku do siebie i oczywiście od piłkarzy. I drugie takie to dla nich nie było nazwiska, czy tam był jakiś tam Wawrowski, czy Boguszewicz, czy tak, kto był lepszy, ten na danej pozycji grał. I to chyba z tą charyzmą, czyli zawodnicy się do niego odnosili, oczywiście trener też szanował wszystkich zawodników, no ale po jak czasami trzeba było, to tupnął nogą i no i trzeba przyznać, że wyniki były, tak.
Ja powiem tak, no wielkie szczęście w życiu mnie spotkało, że akurat miałem szansę być u dwóch trenerów mniej więcej w tym samym czasie. U takich fachowców, którzy tak wielkie sukcesy osiągnęli i to też jakby dawało też mi takiego dodatkowego kopa do pracy, że jednak pcham się gdzieś na jakby najwyższy szczebel przy pomocy tych ludzi, czyli takich wielkich fachowców. I to właśnie dla mnie, co najbardziej rzucało się w oczy, czy to były mecze w domu, czy to były mecze na wyjeździe, czy to były mecze, powiedzmy, czy jakieś odprawy gdzieś na zgrupowaniu reprezentacji, czy gdzieś na obozie z panem Żywotko. Zawsze tam była, jakby to wszystko było dopracowane do perfekcji. Punktualność, jakaś powaga słuchania tego, co mówią. Tam nikt się nie odważył, nawet nie próbował, no bo po prostu życie dzisiejsze życie, powiedzmy, i obserwuję kluby, które, mówię, grają w tej ekstraklasie czy w pierwszej lidze i zachowanie zawodników czy trenerów, no to powiem uczciwie, w tamtych czasach żaden z nich by nie zmieścił się, myślę, w trzecim, czwartym zespole takiego klubu, jak był Pogoń czy były inne kluby polskie. To była przekultura, naprawdę szacunek człowieka do człowieka, aż wszystko szło, wiadomo, z góry. Tak? Czasami ktoś mógł spróbować coś tam wychylić się z jakimś tam głupim trochę żartem, no jednak to duża grupa zawsze ludzi różnego pokroju i wykształcenia i zapatrywania na świat. Jednak to wszystko ginęło w tym samym momencie, bo dostał pstryka z tyłu i od razu wiedział, że ma zmienić ton postępowania, no bo jest powaga w tym, co w tym momencie mówimy, a będziemy za pół godziny, za godzinę robili, tak? I to naprawdę jednego człowieka, pana Stefana, a pana trenera Kazimierza, to bardzo mocno cechowało. No, tam więcej było ludzi z tamtych stron, którzy też do polskiej piłki wnieśli tak wiele, że tu można było może nie takich, tak, to też w Szczecinie tam, czy Rzeski, czy tak, ale no po prostu, tak, cała plejada tutaj wymieniona jest też w książce poszczególnych doskonałych trenerów, co wnieśli bardzo wiele do polskiej piłki. I nie tylko polskiej piłki, tak, bo taki duet jakby się zebrał, jakby to wyszło faktycznie, że mieli gdzieś nawet i do Kuwejtu lecieć, czy reprezentację Polski ewentualnie, bo gdyby nie wyjechał trener Żywotko, być może razem gdzieś coś, no to po prostu był skarb taki narodowy, jeżeli o polską piłkę chodzi. Skoro trener Żywotko osiągnął tak fenomenalne sukcesy na niwie klubowej w Algierii, czy może tam myślano o tym, żeby zatrudnić go w charakterze selekcjonera? Czy pojawiały się takie pogłoski, nie wiem, informacje tutaj do pana Michała, pytanie? Zanim odpowiem na to pytanie, to też jeszcze nawiązując do tego, co pan Henryk Wawrowski, co pan Czesław Boguszewicz mówili odnośnie Stefana Żywotki i Kazimierza Górskiego, no to obaj mieli wyjechać w 1976 roku na kontrakt, intratny kontrakt do Kuwejtu, do jednego z klubów. Trener Górski, trener Żywotko. Jeszcze miało być dwóch trenerów pochodzących ze Lwowa, jeden między innymi z Polonii Bytom, ale sportowe władze zablokowały wtedy ten wyjazd, dlatego że Kazimierz Górski z prowadzoną przez siebie reprezentacją na igrzyskach w Montrealu zdobył tylko srebrny medal, więc te losy się potoczyły inaczej. Jeszcze też nie odpowiedziałem do końca, bo pytał pan wcześniej, dlaczego to Algieria? Algieria dlatego, że pod koniec lat 70. w tym państwie nastąpił taki zwrot w kierunku socjalizmu. Nawiązano taką dosyć ścisłą współpracę z krajami demokracji ludowej i tamtejsze władze
też sportowe wpadły na taki pomysł, że żeby podnieść poziom piłki nożnej, to pozatrudniajmy szkoleniowców z tych krajów demokracji ludowej, niech uczą tych naszych trenerów. Tak Anglicy mieli swego czasu problem, pozatrudniali trenerów z Francji. Turcy w latach 80. zaczęli sprowadzać szkoleniowców z Niemiec, więc to też jest jakaś taka, wydaje się, dobra droga, bo w przypadku Algierii to zadziałało. Trener Żywotko, kiedy trafił do JS Kabylie, wtedy nazywało się to Jeunesse Électronique Tizi Ouzou. Tej nazwy Kabyli no, nie za bardzo pozwalano im używać. Współpracował razem z Mahedine Kalefem. Razem jakby na wspólnych zasadach prowadzili ten pierwszy zespół, ale gdzieś tam będąc w Tizi Ouzou, rozmawiając choćby z Mouloudem i Budem, legendą JS Kabylie, kilkaset meczów, przez kilkanaście lat kapitan, on mówi, wiesz, to było tak, że de facto Kalefa cały czas nie było, bo on jeździł na kadrę, a Stefan wszystko, za wszystko odpowiada, on to wszystko nakręcał, on to wszystko robił. I teraz właśnie odpowiadając na pana pytanie, grudzień 1981, klub z Tizi Ouzou zdobywa klubowe Mistrzostwa Afryki, pół roku później są Mistrzostwa Świata na boiskach w Hiszpanii i tam właśnie był pomysł, żeby trener Żywotko poprowadził reprezentację Algierii. Pytałem samego trenera, pytałem też byłych reprezentantów Algierii, wtedy właśnie w kadrze reprezentacji Algierii na ten mundial w Hiszpanii w 1982 roku był Murat Amara, jeden z zawodników, których trener Żywotko prowadził. Mówi tak, był taki pomysł, ale no sam trener pytany odpowiadał, że nie chciał się tam pchać, bo tam było za dużo polityki w tym wszystkim, a jego to nie interesowało. On się wolał skupić na takiej codziennej pracy. W tym był artystą i to też podkreśla profesor Talaga, który też odwiedził trenera Żywotkę w Algierii. Był artystą w tej codziennej pracy. To też podkreślmy taką jedną rzecz, bo to też taki, wydaje mi się, jest wspólny mianownik pracy trenera Żywotki, obojętnie gdzie był. Arkonia, Pogoń, Arka czy JS Kabylie. Mianowicie to, że potrafił po prostu znaleźć, przygotować i wychować sobie takich no, młodych, zdolnych chłopaków, jak nastoletni, choćby tutaj siedzący obok Czesław Boguszewicz, jak w Arkonii Władysław Szaryński, który gdzieś w lidze debiutował jako 16-latek, kiedy zaczął pracę w Pogoni w połowie lat 60. do zespołu juniorów wyciągnął Zenona Kasztelana i kilku innych. W Arce Gdynia z kolei mocno forował Janusza Kupcewicza, który no, jako piłkarz drugoligowego wtedy klubu, bo Arka była w drugiej lidze, dostał szansę debiutu w reprezentacji kraju, a ta reprezentacja kraju to przecież był czołowy zespół na świecie. No i potem było to samo właśnie w Algierii. Tacy piłkarze jak Jamel Menat, jeden z najlepszych piłkarzy Algierii, Afryki w latach 80., Meftah, Saib, który grał potem w Tottenhamie, Buisz, jeden z najlepszych strzelców w historii algierskiej piłki, no to są wszystko piłkarze gdzieś tam wychwyceni przez trenera, przygotowani, gdzieś zrobili potem karierę i na tym reprezentacyjnym poziomie i też powjeżdżali do zachodnich klubów, także no już choćby to pokazuje takie właśnie efekty pracy szkoleniowca z Kresów. Chciałbym, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, przekazać ewentualnie uwagi, komentarze, bo no, biografia pana Stefana Żywotki jest bardzo pojemna. Książkę przyjemnie się bardzo czyta. Książkę też będzie można nabyć zaraz bezpośrednio po spotkaniu. Myślę, że z autografem autora też, jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany. W każdym razie mam mikrofon i jeżeli ktoś z Państwa ma pytanie do naszych gości, nawet niekoniecznie bezpośrednio związanych tutaj z tematyką książki, ale...
Myślę, że może będzie lepiej słychać, a ja bym panu po prostu przekazał mikrofon i potem odbiorę. To ja mam w takim razie pytanie związane z książką, bo zdążyłem sobie już ją przewertować, żeby do nikogo nie być odwróconym plecami, to sobie odejdę. Chodzi mi o stronę 89, to jest bardzo interesujące zdjęcie. Gwardia Szczecin, piąty z lewej Włoch Constante Bonanza. I chciałem zapytać któregoś z panów, nie wiem jeszcze którego, skąd w Gwardii Szczecin wziął się Włoch. Dziękuję. Tak, to taka bardzo ciekawa historia. On bodajże jako jeniec wojenny znalazł się w Polsce po II wojnie światowej i został pierwszym piłkarzem właśnie z Półwyspu Apenińskiego, który gdzieś tam zagrał w naszej ówczesnej wtedy pierwszej lidze, potem ekstraklasie. Dopiero kilkadziesiąt lat po nim, już w XXI wieku, byli kolejni zawodnicy, a z tym zawodnikiem Stefan Żywotko jeszcze jako piłkarz miał przyjemność grania w Gwardii Szczecin. Przepraszam, dojdzie do czegoś niekonwencjonalnego, bo miało być pytanie od publiczności, a tutaj miałbym wyjątkowo pytanie do osoby z publiczności, pana Andrzeja, też z prośbą o opowieść o pierwszym kontakcie w ogóle z trenerem Żywotko. No, tak się składa chyba, że z tego tutaj, co jesteśmy, poza rodziną, to ja pana Stefana znam najdłużej, bo ja byłem przez cały okres pogoni pana Stefana, to ja byłem jego zawodnikiem. No to tak, mam przy okazji. No, spotkaliśmy się pierwszy raz w 1965 roku. Cześć przypominał, że w Szczecinku było, bo po spadku, jak pogoń spadła, to byliśmy na obozie w Szczecinku i teraz po raz pierwszy pan Stefan z Żywotką. Ty musiałeś być, jesteś dwa lata młodszy, to jeszcze byłeś łepek, że tak powiem, bo ja miałem wtedy 17 lat, to musiałeś być 15, jakoś młodzieżówką byłeś, tak. I myśmy potem po tym wicemistrzostwie, po treningu, gdzie wspólnie trenował nas trener Żywotko i trzeba bardzo pamiętać, także Lwowiak, Zbigniew Ryziewicz, także Lwowiak, wychował tam plejadę, którą potem pan Stefan przejął, bo tam nie tylko był Kasztela, ale to był Rysiu jeszcze Malinowski, który potem wiele lat graliście przecież razem wspólnie. Tam był Kuba Tusiński, no byłem ja, moja skromność czasem. Proszę? I jeszcze był Jurek Jaczek oczywiście, to jest ta sama grupa. To myśmy weszli właśnie wychowankowie pana Loriana Krygiera najpierw, potem Ryziewicza Lwowiaka i przejął nas pan Stefan. Zresztą miałem przyjemność, że znaczy lepiej Zenę Kasztera, który zadebiutował, gdy pan Stefan objął po spadku pierwszy mecz z Górnikiem Wałbrzyk 6-0, to Zenek w debiucie strzelił 3 bramki. To już się nigdy chyba nie spotkało. A ja miałem to przyjemność, że rok później w debiucie w Ekstraklasie strzeliłem też bramkę z Wisłą Kraków. Też, tylko byłem od Zenka Kasztyna na 2 lata młodszy, bo jeszcze ja już, teraz jeszcze bym był juniorem. Do dziś jestem najmłodszym strzelcem w historii. Dzięki panu Stefanowi, który dał mi wtedy szansę. Do dziś jestem najmłodszym strzelcem w historii Ekstraklasy Pogoni. Nawet ci wszyscy, co teraz grają, nie zdołali mnie pokonać. Co chciałem powiedzieć? No i pan Stefan przez 5 lat byłem. Znaczy, pan Stefan charakteryzował się bardzo konsekwencją i ciężkim treningiem. Ja pamiętam treningi, Czesiu, też, że niektórzy chłopcy wymiotowali. Pamiętasz? Kiedyś na te słynne skoki przez ten. Na obozie właśnie po 2 latach już bytności nagle się pojawiło, bo zapomniałeś dodać, nie wiem dlaczego, że nie tylko Czesiu Bogusiewicz, ale ze Słupska przyszedł Tadeusz Czubak i Mirek Justek. Cała wasza trójka, więc trochę ci raźniej było, jak całą trójką przyszliście na obóz zimowy do Polanicy zresztą, gdzie niezapomniany kierownik, o którym wspominałeś, Zbyszek Sadurski, no oczywiście pan Florian Krieger. No i tak przy trenerze to nigdy żadni zawodnicy nie chcieli siedzieć. Ja jako młody siedziałem i do dzisiaj mam takie wspomnienie, bo pan Stefan nauczył mnie do żółtego sera dżem kłaść. Nie wiem, czy w rodzinie to jedliście. Ale pan Stefan mi to kiedyś ja do dzisiaj, może nawet dzisiaj już przypomniałem sobie, jak zaczęło to spotkanie, że na żółty ser powidła. No to taka ciekawostka. Treningi były bardzo ciężkie, z tym, że młodzież zawsze oszczędza. Pan Stefan, jak te przebieżki słynne były, to brał taką, zrywał choinkę i tam było z jednej części 7 i tak i nagle jak 2 do końca były do zerwania te igiełki, mówi no to młodzież idzie. Myśmy wracali, pamiętasz, do Sasanki bodajże, tak? Dobrze, Sasanki, dobrze pamiętam, do domu Sasanki, no a pan trener jeszcze tam tych staruchów trzymał. Tak, miał duży respekt, to bez dwóch zdań. Ciężka praca, tak, i
bardzo taka solidna szkoła, chyba, którą się potem wyróżniono, nie tylko, bo oczywiście, także pan Kazimierz Górski. Mieli jedno wspólne to i takie ciepło od nich. Oni tacy byli, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, oni tacy ojcowscy byli. No. Nie przypadek, bo ja siedziałem właśnie najczęściej właśnie przy posiłkach z panem Stefanem. Chociaż kiedyś mi powiedział Andrzej, ja wiem, że ty nie zrobisz kariery, ale zrozumiem. Ja nie potrzebuję studenta Politechniki, ja potrzebuję piłkarza. No i tak mnie od razu, bo to studiował Politechnikę, to wie, co to znaczy pierwsza matematyka, tam kreska tak zwana i tak dalej, ale to już dygresja, nawiasem mówiąc. I pan Stefan był przez te cały rok, ja cały czas z nim byłem, zresztą dał mi także szansę 4 dni przed moim debiutem w Ekstraklasie, znaczy wtedy pierwsza liga, oczywiście, tak jak tu wspomniałeś, to zadebiutowałem z Dynamo Dresdą. Też dał mi pierwszy międzynarodowym meczu. Zresztą też strzeliłem bramkę spod Jana Mariana Kielca. No, tak nawiasem mówię. Też. I zaraz 4 dni później zadebiutowałem w Ekstraklasie. Tak, to było 5 lat różnie, bo ja tak trenowałem, nie trenowałem, bo to albo Ksola, albo Rydziewicza, no bo to Politechnika, to wszystko się kręciło. Jak trafiło się przeciwnika, który myśmy na zlodowaciałym boisku w tych hacelach grali, to bach, kiwka, tak samo tu była kiwka, my na ziemię, a oni jechali z nami. Tak, to był to chyba wtedy mój ostatni kontakt z panem trenerem. No, no wielka postać, tak. Skoro Andrzej tu jesteś, Andrzejku. O, cześć. Skoro tu jesteś, to taki jeden malutki epizod, który właśnie trener Żywotko wymyślił i podpowiedział mi tuż przed maturą, którą w technikum mechanicznym tutaj miałem. Wziął mnie przed tą maturą, no jakiś tam okres czasu, tydzień i mówi, no słuchaj, jak tam z tą maturą? Czy ty jesteś przygotowany, dasz sobie radę, czy zdasz, czy nie? A ja tam powiedzmy do nauki średnio podchodziłem, tak jak wspomniałem. Poza Frankiem Gołkowskim, to też kumple przyjaciół. Trójka i tak, jak trójkę jakąś miałem. Ja mówię, najgorzej się boję matematyki. A trener mówi tak, ty weź pogadaj z Rynkiewiczem. Politechnika, łebski facet. No to żeśmy spotkanie krótkie zrobili. Załatwiłem, w kotłowni siedział Andrzej w moim technikum na dole. No, ten palacz go tam wpuścił, woźny był wprowadzony, że pod oknem miał chodzić, i ja wyrzuciłem w pudełku na zapałki pytania. Rzuciłem do woźnego, no woźny do Andrzeja i zostawili w kibelku na tej puszce, gdzie woda u góry jest. No ja oczywiście, mnie akurat bardzo mocno się zachciało, już miałem cynk tam, że Andrzej koło hali tam gdzieś machał, że już gotowe. Poszedłem siusiu i tak dalej, przyszedłem, cała klasa odetchnęła. Rozpuściliśmy to wszystko i bardzo ładnie maturę. Andrzej, jeszcze raz ci bardzo dziękuję. Tak. A woźnym był pan Zygmunt, który był wiele lat takim kierownikiem zarządzającym kortów tenisowych. Ja się wychowałem na Korkiego. Z panem Zygmuntem się doskonale znałem, bo tam gdzieś wylewano, bo no nie ma tutaj starszych ludzi, a gdzieś wylewano korty i tam lodowisko było, tam kto pamięta, to tam się jeździł. Tak. No takie były czasy. Takie były czasy. Przyjemne. No, ale mówię, w tym też udział miał trener Żywotko. To na właściwego człowieka. No to powiedział. Ja nie chcę studentów, ja chcę piłkarzy. No to logiczne. No ale wiedział, gdzie to uderzyć. Tak. Dwa lata temu muszę się pochwalić, że z żoną, z kolegą przetrzepaliśmy Lwów wzdłuż i wszerz parokrotnie. Także poznawałem kąty też mniej więcej, gdzie jest trener. Przebywał, mieszkał, naprawdę tak z wielkim jakimś wzruszeniem poruszałem się po Lwowie. Nawet nie omieszkałem, co niektórych ludzi podpytywać tam. No fakt, że to zamierzchłe czasy bardzo wtedy były. Ten wasz powrót, powiedzmy, po wojnie. Natomiast no, pod wielkim wrażeniem wróciłem. Piękne miasto i tam byłem pierwszy raz. Odetchnąłem, że byłem. Ja wypadałoby, bo ojca nie ma tutaj. Niestety. Przepraszam, trudno mi mówić, ale niestety choroba i wiek dzisiaj jest w takiej sytuacji, że niestety nie mógł przyjść. No, ale co będę mógł, to mu przekażę.
każdym razie rzeczywiście to charakter nieprawdopodobnie twardy. Chcę powiedzieć, że jeszcze parę dni temu usiłowałem się z nim siłować na rękę. Nie dałem rady. Nie dałem rady. Jest po prostu tak twardy, pomimo że ta choroba zwaliła go w tej chwili. To są konsekwencje post-covidowe. Niestety one uruchomiły szereg różnych dolegliwości, które się z większą siłą objawiły, bo gdyby nie to, myślę, że dzisiaj tu byłby i by podpisywał tą książkę. No ale tak się stało, jak się stało i niestety być tu nie może. Natomiast rzeczywiście trochę takich różnych też moich refleksji, zarówno, bo ja od 5 lat chodziłem na Stadion Arkoni, pamiętam kiedyś na mecz, poszedłem sam, uciekłem z domu i przyszedłem pod bramę, lało wtedy strasznie, przez Lasek Arkoński się przedzierałem. Stanąłem pod bramę, tam był kierownikiem pan Leon Cywiński, nie wiem czy. I tak się, pamiętam do dzisiaj nazwisko, tak się udało, że akurat on przechodził i go zawołałem, mnie wpuścił do ten mecz, bo tak stałem za tą kratą. Tak samo i jeżeli chodzi o Pogoń Szczecin, to rzeczywiście był najdłużej. W Pogoni Szczecin to też byli różni wspaniali zawodnicy. To była cała plejada młodych piłkarzy. To jest, ja uważam, że to był trochę efekt pracy takiej szkoleniowej Ryszarda Koncewicza, który dzisiaj trochę zapomniany, a to też Lwowiak. No właśnie i on też był inspiratorem i on był autorem całych programów szkoleniowych w tamtych latach. On sprowadzał, między innymi pamiętam, że Helenio Herrera, słynny włoski trener, był na kursach szkoleniowych dla trenerów polskich, więc tej myśli szkoleniowej, nowoczesnej transferowano sporo wtedy. I ci ludzie, właśnie ta grupa Lwowiaków, największa oczywiście, bo tu też w książce jest zdjęcie całej grupy z kursu trenerskiego, to tam większość to są Lwowiacy. No właśnie oni byli bazą dla tej młodzieży, która wzrastała. To, co tutaj pan Andrzej mówił o tych młodych chłopakach, to Ryziewicz, przecież Czyżewski, to są też postacie pomnikowe w piłce nożnej tutaj, tej naszej lokalnej. Też mało o nich wiemy, a mieli ogromny wkład w rozwój tej myśli szkoleniowej. To byli wychowankowie, tu właśnie. Ojciec zawsze wysoko stawiał współpracę z trenerem tych młodszych juniorów, z tych juniorów starszych, tak? Zarówno z Czyżewskim, tak samo i w Warce Gdynia, tak samo i przecież jeszcze Warta Poznań organizował międzyszkolne turnieje, wprowadzał Wartę do drugiej ligi i do ekstraklasy awansował i też organizował na dzielnicy Wilda, organizował turnieje te międzyszkolne, gdzie właśnie tam wyławiał co większe talenty piłkarskie, które chciał ściągać do klubu. Niedawno na takim turnieju, gdzie nasz zawodnik Kozłowski, tak? Jeszcze taki kajtek w za długich spodenkach biegał po hali. Tam był jeden z tych nauczycieli z Poznania i on pamiętał, chociaż on też był wtedy jeszcze młodym chłopakiem, pamiętał, jak ojciec organizował te turnieje w Poznaniu. Mówi, że to jest, że pan jest dla nas ikoną w tym mieście. Także ta współpraca na takiej linii właśnie z tymi młodymi chłopcami, to co w Algierii, on też tam wychował całą grupę młodych chłopców, których prowadził od samego początku i ta drużyna ewaluowała tutaj. Michał mówił o tym Bujszu. To rzeczywiście był, ja widziałem go w akcji, to rzeczywiście był bardzo wysoki, szczupły zawodnik, ale miał niesamowity dryg do strzelania bramek. On chyba strzelił 36 bramek w jednym sezonie strzelił. Nie? Tu też nie padło na nazwisko Jakubczaka, który go przecież ściągnął ze Śląska Wrocław do Pogoni. Razem jeszcze Wojciechowskim. Tak. Także tych nazwisk było więcej. No w Pogoni takim żartownisiem w tamtych czasach to był Ptaszyński. To. A
taki... A później to Tak. Ale to dziękuję bardzo. Jeszcze raz chciałbym podziękować w imieniu swoim ojca i rodziny, która tutaj przybyła. Dziękuję. Chciałem powiedzieć już, mam poczucie niedosytu, bo dostałem, powiem, takich ciekawych rozmówców, że pana Czesława chciałbym na przykład zapytać o Jerzego Litmanena, tak naprawdę jak czytałem. Pana Henryka chciałem przede wszystkim o 76 zapytać i mam nadzieję, ale to byłoby już tak obok tej książki, to by było już tak, taką dygresją, takim rękopisem znalezionym w Saragosie, że no, po prostu nie byłoby już na to miejsce. Nie ma na to miejsce dzisiaj, ale mam nadzieję, że panowie w przyszłości zechcą przyjąć zaproszenia jako indywidualni bohaterowie spotkania też przystanku Historia, żeby opowiedzieć nam o historii z takiej innej, ciekawej, piłkarskiej perspektywy. A jeśli chodzi o samą książkę autorstwa pana Michała Sichlarza, to będzie ją można zaraz kupić po spotkaniu i uzyskać też autograf i też autora, dopytać o kilka rzeczy. I tak słowem zakończenia o tej książce, bo mówiliśmy mało o tej książce całkiem świadomie, bo chodziło, żeby spotkać i porozmawiać przede wszystkim o trenerze Stefanie Żywotce i troszeczkę oddać ducha i tamtych czasów, i tamtych ludzi. Książka, już się szykuję, żeby napisać recenzję i ją polecić. Też już rozmawiałem z panem Michałem przed spotkaniem, że warto ją przetłumaczyć na język francuski, żeby pokazać kabylom i szeroko rozumianym mieszkańcom Algierii też postać trenera, która jest ważna dla ich historii piłkarskiej. Ale wydaje mi się, że to też jest pod wieloma względami, jak państwo będą czytać, taka historia niezwykle uniwersalna, taka oderwana trochę od realiów Lwowa międzywojennego, dzikiego zachodu szczecińskiego powojennego i Algierii lat 80. Jest to uniwersalna opowieść człowieka, chyba można użyć, chyba pasuje to słowo, człowieka szlachetnego, który ma wielką pasję, ale miał jako w życiu zawodowym do przejścia na emeryturę wielką, wielką pasję i ma do dzisiaj w postaci piłki nożnej. I ta pasja pozwoliła mu przez 101 lat dobrze przechodzić przez życie, że mimo tych wszystkich dramatycznych rzeczy, które spotykały go dookoła, będą państwo mieli okazję, mam nadzieję, przeczytać rozdziały, w szczególności o okupacji Lwowa i tej niemieckiej, i tej sowieckiej, że to były straszne czasy i udało się to przejść i jest to taka lektura krzepiąca, biorąc pod uwagę, że często wydawnictwa też i w ogóle historia XX wieku dla Polaków, no Polaków zbytnio nie rozpieszczała, a ta historia mimo tych dramatycznych wątków jest pod wieloma względami krzepiąca, że z Lwowa pięknego międzywojennego, którego już nie ma, przez koszmar okupacji pan Stefan osiągnął tak wiele i zrobił tak wiele i jest tak znakomicie po latach wspominany przez kibiców i też przez swoich byłych podopiecznych, zarówno w Szczecinie, jak i w Algierii dalekiej. I dziękuję państwu za przybycie. Przede wszystkim dziękuję gościom za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze spotkanie. I dziękuję też państwu za przybycie, bo spotkania nie miałyby sensu bez publiczności. Dziękuję za wszystkie głosy, komentarze. Mi też było bardzo miło i przyjemnie dowiedzieć się nowych rzeczy i o panu Stefanie, i przede wszystkim o historii Szczecina i nie tylko. Dziękuję.